Śmierć w kotle, mężu Boże. Elizeusz przyszedł do miasta Gilgal. Tutaj, podobnie jak w Jerychu, znajdowała się szkoła dla proroków. Właśnie tutaj Elizeusz chciał zebrać młodych proroków i uczyć ich Bożego prawa. Chodziło mu o to, aby jak najwięcej uczniów uzbroiło się w Bożą prawdę i rozgłaszało potem dzieła żywego Boga wśród Izraela, który coraz bardziej oddalał się od Stwórcy. Uczniowie lubili Elizeusza i licznie przychodzili słuchać wszystkiego, czego nauczał Boży prorok. W tym roku nie było akurat urodzaju i ludzie Gilgal głodowali. Kiedy Elizeusz zakończył zajęcia, polecił swojemu słudze, aby wziął wielki kocioł i ugotował w nim jedzenie dla proroków. Nie było chleba i ludzie jedli wszystko, co tylko było jadalne. Jeden z młodych proroków poszedł na pole, aby nazbierać jarzyn. Znalazł jakąś pnącą roślinę, która miała owoce podobne do ogórków. Zebrał je więc, pokruszył i wsypał do kotła, nikomu ich nie pokazując i nie pytając, co to jest. Kiedy potrawa była ugotowana, kucharz nałożył każdemu pełny talerz i wszyscy zabrali się do jedzenia. Ale kiedy tylko wygłodzeni młodzieńcy zaczęli jeść, dopadły ich mdłości. Wtedy odezwali się jednym głosem: mężu Boży, śmierć w kotle. Zrozumieli, że zjedli coś trującego. Wszyscy patrzyli na Elizeusza. Prorok zaś zapytał, czy znajdzie się choćby mała garść mąki. Ktoś znalazł trochę, ale nawet małej bułki nie dałoby się upiec z tej ilości. Jednak dla Elizeusza to wystarczyło. Pomodlił się, wsypał odrobinę mąki do kotła i zaproponował, żeby wszyscy się poczęstowali. Być może byli tacy, którzy trochę się wahali, ale kiedy powąchali potrawę, przekonali się, że smacznie pachnie. Kiedy prorocy najedli się do syta, podziękowali Bogu za kolejny cud, cud nasycenia. Po raz kolejny młodzi uczniowie przekonali się, że uczą się u wielkiego Bożego proroka, Elizeusza. Na podstawie drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 4, wersety od 38 do 44 oraz psalm 138. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.